Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny program realizowany przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze przy współpracy telewizji kablowej Relax. Ponieważ wiosna już daje znać o sobie, słońce świeci dosyć przyjemnie, ptaki zaczęły śpiewać i roślinność budzi się do życia, postanowiliśmy wyjść w teren. Może dopóki ta wiosna nie rozbudzi przyrody do tego stopnia, żeby pokazywać jakieś obiekty ożywione, pokażemy Państwu coś, co nie wymaga rozwoju przyrody, rozwoju wegetacji. Chciałbym zaprosić Państwa na wzgórze Kościuszki do Jeleniej Góry, w miejsce, gdzie znajduje się przekrój geologiczny przez Sudety Zachodnie. Niewielu jeleniogórzan wie, co to jest. Niewielu wie, że w ogóle coś takiego jest w Jeleniej Górze. Jeśli już ktoś wie, że coś takiego istnieje tutaj na wzgórzu, to określa przeważnie, tak jak wielu moich rozmówców, że jest to jakiś murek. Natomiast jest to, no, moim zdaniem, niezwykłej wartości obiekt, wartości dydaktycznej i powiedziałbym nawet naukowej. Przekrój ten wybudowano w roku 1902 z inicjatywy działaczy Towarzystwa Karkonoskiego, działającego na terenie właściwie Sudetów Zachodnich, począwszy od roku 1880, aż po czasy II wojny światowej. Przekrój opracowany został na podstawie rysunku zamieszczonego w przewodniku geologicznym po Karkonoszach, a napisanego przez profesora Guericha w 1900 roku. Pierwotna linia przekrojowa sięgała od Gór Stołowych na wschodzie aż po Śnieżkę, gdzie następowało załamanie jej, następnie po Szrenicę i od Szrenicy biegła ona w kierunku północnym aż po okolice Chojnowa. W przypadku realizacji tego przekroju skrócono ją na tym ostatnim odcinku do Grodźca, do wzgórza Grodziec, które się znajduje w okolicach Bolesławca. Cały przekrój przedstawia budowę kilku dużych jednostek geologicznych Sudetów Zachodnich i częściowo środkowych, a więc Niecki Śródsudeckiej od początku tego przekroju do tego miejsca, następnie skał metamorficznych osłony granitu karkonoskiego, samej intruzji granitowej granitu karkonoskiego, potem również jednostki metamorficzne gór i Pogórza Izerskiego, gór Kaczawskich oraz Niecki Śródsudeckiej na samym końcu przekroju. Zacznę może omawianie tego przekroju od jego części wschodniej, mianowicie od Gór Stołowych. Powinienem jeszcze powiedzieć Państwu, że przekrój został usytuowany na wzgórzu Kościuszki dlatego, że było to najczęściej odwiedzane przez turystów w owym czasie miejsce w pobliżu Jeleniej Góry, bezpośrednio w pobliżu Jeleniej Góry, ponieważ na stokach wzgórza Kościuszki wybudowano dzielnicę willową. Tutaj mieszkali przybywający z Wrocławia czy z Berlina turyści. I spacerowali właśnie po tym wzgórzu, stąd wiele różnych osobliwych gatunków drzew, wiele pomników niestety zdewastowanych. Przykładem tego jest właśnie ten przekrój geologiczny. Usytuowano go względem stron świata w ten sposób, że osoba stojąca przed przekrojem, patrząca na część środkową tego przekroju, miała odniesienie do rzeczywistości, czyli do znajdującej się za przekrojem panoramy Karkonoszy. Niestety panorama ta z tego wzgórza jest bardzo ograniczona. Widoczny jest właściwie, chociaż dzisiaj okryty chmurami, grzbiet Kowarski. Widać fragmenty Czarnej Kopy oraz okolice Kotła Małego i Wielkiego Stawu. Pozostała część Karkonoszy jest niewidoczna, przesłonięta bądź przez wzgórze kopki, bądź przez wyrosłe tutaj od czasu wojny drzewa. Zasłaniają tą panoramę również, zasłaniają tą panoramę drzewa. O tej porze roku może jeszcze co nieco widać, ale kiedy rozwinął się już liście, nie będzie już prawie zupełnie nic widać. Także związek przekroju z
krajobrazem z panoramą zanikł. W przypadku zmiany lokalizacji tego przekroju i przeniesienia go w okolice Muzeum Przyrodniczego w Parku Norweskim istniałaby możliwość nawiązania tego przekroju do panoramy, która się rozpościera z wałów znajdujących się w pobliżu Parku Norweskiego. Przejdę może teraz do omówienia dokładniejszego tego przekroju. Jak już wspomniałem, ta część wschodnia przekroju przedstawia budowę Niecki Śródsudeckiej. Jest to jedno z dwóch takich wielkich zagłębień znajdujących się na terenie Sudetów. Zagłębienia te zostały wypełnione przez utwory osadowe, jakie pozostawiły tutaj po sobie morza w odległych epokach geologicznych. Tak najwyżej znajdują się piaskowce kredowe. Są to najmłodsze osady występujące w Niecce Śródsudeckiej. One budują wierzchnią warstwę gór stołowych, których rzeźbę przedstawia tutaj ta najwyższa część przekroju. Natomiast warstwy leżące niżej są starsze od tych piaskowców kredowych. Tutaj dalej leżą piaskowce dolne kredowe i skały z młodszych okresów, ze starszych okresów epoki paleozoicznej. Najstarszymi skałami tego zagłębienia, czyli Niecki Śródsudecki, są zlepieńce dolnokarbońskie, a więc pochodzące z epoki paleozoicznej. Wśród nich znajdują się też pierwsze otoczaki granitów karkonoskich. Na nich z kolei spoczywają piaskowce górnokarbońskie, zlepieńce górnokarbońskie przewarstwione wkładkami węgli kamiennych. Ten teren tutaj, ten fragment przedstawia obszar położony mniej więcej w okolicach Lubawki, a więc Bramę Lubawską. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale również właśnie w Bramie Lubawskiej, w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki były one tutaj eksploatowane złoża węgli kamiennych. Te wszystkie skały osadowe zostały przebite w permie, a więc pod koniec ery paleozoicznej, przez intruzję skał magmowych, przez intruzję skał głębinowych w postaci porfirów. One budują teraz bardzo śmiało zaznaczone w krajobrazie góry Krucze, góry Suche w okolicach Wałbrzycha, generalnie rzecz biorąc góry kamienne. Ten fragment właśnie przedstawia budowę gór Kruczych w okolicach Lubawki. Widać tutaj wyraźnie komin, którym się dostała ta skała, ta magma, lawa. I dostosowała się ona tutaj, widać, do układu warstw osadowych, wcisnęła się po prostu między te warstwy. Jako że skała, że porfir jest skałą o wiele odporniejszą na wietrzenie od skał okruchowych, osadowych, powstały po prostu kulminacje w rzeźbie krajobrazu. Następną jednostką geologiczną przedstawioną na tym przekroju są skały okrywy metamorficznej granitu karkonoskiego. Budują one wschodnią część Karkonoszy, grzbiet Lasocki oraz wschodnią część Rudaw Janowickich oraz w znacznym stopniu, a właściwie w większości, południową część Karkonoszy już po stronie czeskiej. I na tą formację składają się skały różnorakie, mianowicie gnejsy, amfibolity, felity, łupki łyszczykowe i występują tutaj również wkładki zmetamorfizowanych wapieni. Eksploatowane są te wapienie w kamieniołomie w Ręcinach. Na kontakcie tych skał osłony z granitem Karkonoszy powstały wskutek przeobrażenia termicznego i ciśnienia oraz oddziaływania roztworów krążących wokół tej intruzji granitowej powstały skały zwane Hornfelsami. Odznaczają się one z olbrzymią odpornością na wietrzenie, na działanie czynników zewnętrznych i stąd taka śmiała forma śnieżki w postaci
Stożka, i także upada tutaj pogląd w tym momencie, że Śnieżka jest wulkanem czy pozostałością po jakimś wulkanie. Nie, ona jest po prostu, ta śmiała forma jest rezultatem większej odporności na wietrzenie skał budujących Śnieżkę od skał ją otaczających. Dalej mamy tutaj już zasadniczą część Karkonoszy zbudowaną, grzbietu głównego Karkonoszy, zbudowaną z granitu karkonoskiego. Także tutaj mamy Śnieżkę, tutaj jest równia pod Śnieżką. Oczywiście to wszystko jest umowne i przedstawione w zarysach. Tutaj mamy wyniesienie tępego szczytu. Tu jest mały szyszak. Oczywiście granit jest popękany i w te spękania wdarły się skały magmowe, ale młodsze. I tutaj jest tak przedstawiona żyła lamprofirowa. Szereg takich żył występuje w okolicach Karpacza. Ciągną się one mniej więcej od okolic Małego Stawu aż po Głębock między Miłkowem a Sosnówką i dalej występują również na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. Najrozleglejszym obniżeniem w grzbiecie głównym Karkonoszy jest przełęcz karkonoska, tutaj bardzo wyraźnie zaznaczona, potem grzbiet śląskich i czeskich kamieni, przełęcz czarna, lekko zarysowany śmielec, tutaj również lekko zarysowana kopuła wielkiego szyszaka. W tym miejscu znajdują się śnieżne kotły. Niestety tutaj na tym przekroju nie zostały one przedstawione, natomiast zostało przedstawiona tutaj żyła bazaltowa. Widoczna ona jest w śnieżnych kotłach w małym kotle w postaci tak zwanego żlebu bazaltowego. Jest tam ścisły rezerwat. Odznacza się on występowaniem, ze względu na to, że bazalt jest skałą zasadową, roślin endemicznych, które pozostały tutaj po epoce lodowej. Następnie znów spotykamy skały młodsze w postaci żył. Jest to tak zwana, jest to żyła mikrogranitów, chociaż na przekroju tak samo ją zbudowano z lamprofirów jak w okolicach Karpacza. I ta żyła mikrogranitów w mniejszości kilku metrów ciągnie się mniej więcej od Sobieszowa, gdzie powoduje taką ostrą formę wzgórza Ostrosz. Przecięta jest kilkoma uskokami. Ciągnie się od Sobieszowa przez okolice położone między Jagniotkowem a Michałowicami i sięga aż po grzbiet główny Karkonoszy w okolicach Śnieżnych Kotłów. Dalej schodzimy tą linią grzbietową aż po Szrenicę. Tutaj następuje załamanie linii przekrojowej, która do tej pory biegła mniej więcej prosto od Gór Stołowych i skręcamy gwałtownie na północ. Opadamy grzbietem głównym Karkonoszy. Przechodzimy tutaj w obniżenie Doliny Kamiennej i jej dopływów. To są okolice Szklarskiej Poręby. Tutaj następuje kontakt również ze skałami otoczenia, tak jak w przypadku Śnieżki. Również mamy do czynienia z odpornymi na wietrzenie Hornfelsami. Wchodzimy tutaj w obręb już Gór Izerskich. Jest to fragment grzbietu Wysokiego Gór Izerskich w okolicach Zbójeckich Skał. Przekrój został poprowadzony akurat przez Zbójeckie Skały. One znajdują się dosyć nisko i dlatego nie jest może tutaj zbyt dobrze widoczna w postaci rzeźby odporność, większa odporność Hornfelsów na wietrzenie niż granitów. W każdym razie, gdyby przekrój został poprowadzony nieco wyżej, powiedzmy w okolicach Zakrętu Śmierci czy Wysokiego Kamienia, oczywiście tutaj deniwelacja byłaby znacznie większa. Dalej, za strefą kontaktową przechodzimy już do Doliny Małej Kamiennej. Wspinamy się na Ciemniak. To już jest grzbiet kamienicki Gór Izerskich, zbudowany z gnejsów. Góry Izerskie generalnie zbudowane są, przynajmniej polska część zbudowana jest z gnejsów różnego rodzaju, podobnie jak Pogórze Izerskie. Całe Pogórze Izerskie, przechodzimy tutaj już właśnie w obręb Pogórza Izerskiego, zbudowane jest z różnego rodzaju gnejsów przewarstwionych granitami. Są to tak zwane granity rumburskie i występują na terenie Pogórza Izerskiego trzy takie zasadnicze serie
łupków okruszcowanych. Jedna z tych serii przebiega u podnóża grzbietu kamienickiego i ciągnie się mniej więcej od Wojcieszyc aż po rejon Orłowic, to jest poniżej Świeradowa. Eksploatowane są tam, znaczy były eksploatowane kiedyś różnego rodzaju złoża rudne. Aktualnie tam odkryto ponownie i opracowano złoża rud cyny. Pogórze Jezerskie również jest pocięte, to znaczy usiane takimi wkładkami wapieni krystalicznych, występujące gdzieniegdzie. Rzeźba tego obszaru już jest mniej urozmaicona, przynajmniej w tej skali, w jakiej jest wykonany przekrój, jest mniej urozmaicona i wydaje się, że jest tutaj już bardzo płasko. Tutaj widać fragment zbudowany z granitów rumburskich, one są troszeczkę odporniejsze na wietrzenie niż gnejsy i dlatego wystają tak ponad powierzchnię. W tym miejscu następuje kontakt z następną jednostką geologiczną wzdłuż tak zwanej strefy, wśród sudeckiej strefy dyslokacyjnej. Jest to strefa oddzielająca skały metamorficzne gór kaczawskich, przynajmniej tutaj w obrębie gór, w obrębie Sudetów Zachodnich, od skał metamorficznych Pogórza Izerskiego. Można też powiedzieć, spotkać w literaturze określenie, że jest to uskok śródsudecki. Tak w tym miejscu zaznaczają się już skały budujące góry kaczawskie. Dominują w górach kaczawskich skały metamorficzne, zwane zieleńcami, nazwa pochodzi od ich barwy. Spotyka się tam również wkładki wapieni krystalicznych, takich jakie występują w postaci soczewek, które się ciągną od mniej więcej Bolkowa przez Nowe Rochowice, gdzie są eksploatowane przez wzgórze Połom koło Wojcieszowa, aż po Pilchowice. Góry kaczawskie są pocięte szeregiem dyslokacji, w które wtargnęły potem, wtargnęło morze, osadzały się tam skały młodsze osadowe. I tutaj jest przykład doskonały struktury zwanej rowem tektonicznym. Mianowicie tutaj jest linia uskokowa jedna, druga. Ten teren został obniżony, wtargnęło tutaj morze i zaczęło osadzać coraz to młodsze skały. I tutaj pochodzą skały tutaj osadzone pochodzą z epoki, z ery mezozoicznej. Na samą górną tą warstwę stanowią już piaskowce kredowe, podobnie jak w górach stołowych. Są to skały budujące między innymi, te piaskowce kredowe budują między innymi widoczne doskonale z Jeleniej Góry wzgórze Stromie, co takim charakterystycznym kształcie trapezu górujące nad Jeżowem Sudeckim. Podobnie z tych skał, z piaskowców kredowych zbudowane są skałki otaczające Lwówek, tak zwana Szwajcaria Lwówecka. Potem znów w krajobrazie Pogórza Izerskiego, bo już weszliśmy na teren Pogórza Kaczawskiego, przepraszam. Brak jest większych deniwelacji, tutaj występują znów skały zieleńcowe i kolejna dyslokacja oddziela skały metamorficzne gór kaczawskich od Niecki północno-sudecki. W Sudetach właśnie zaznaczają się dwie takie zasadnicze zapadliska, takie zaklęsłości terenów, w których gromadziły się osady na przestrzeni bardzo wielu okresów geologicznych. Jest to tak zwana Niecka śródsudecka, o której wspominałem już na początku, i Niecka północno-sudecka, w której ciągłość warstw może nie jest tak dobrze zachowana jak w Niecce śródsudeckiej. Niemniej nie ulega wątpliwości, że jest to tego samego typu forma. Również tutaj osadzały się skały osadowe, głównie z ery mezozoicznej. Wtargnęły w to również gdzieniegdzie porfiry, jednak tutaj ten fragment przekroju jest zniszczony, niestety trzeba byłoby go uzupełnić. Niecka ta jest też pocięta uskokami, które powodują, że sąsiadują ze sobą skały, bezpośrednio skały o różnym wieku. Także tutaj mamy skały starsze
od tych piaskowców kredowych, które widać w tym miejscu. Tu jest też forma rowu tektonicznego, w którym występują piaskowce kredowe. Sam przekrój kończył się tutaj stożkiem bazaltowym Grodźca, który znajduje się w okolicach Bolesławca. Niestety akurat ta część przekroju została również zniszczona. Szkoda, że ten przekrój znajduje się teraz w takim stanie. Jest to obiekt o niebywale dużych walorach dydaktycznych, ponieważ przedstawia on budowę całych Sudetów zachodnich. O geologii trudno jest mówić. Geologia jest dosyć trudną nauką, jest nauką abstrakcyjną. Trzeba pokazać to, o czym się mówi. Właśnie takim namacalnym wręcz przykładem, czymś, co można zobaczyć, dotknąć, jest właśnie ten przekrój. Tutaj zgromadzono ponad 20 różnych rodzajów skał. Tego nie da się zobaczyć w czasie jednej czy nawet dwóch wycieczek terenowych. To można zobaczyć tutaj. Można zobaczyć ułożenie tych skał. Można wytłumaczyć, dlaczego one są ułożone, dlaczego powstały niektóre wyniosłości terenu. Tym bardziej, że przekrój odzwierciedla też rzeźbę terenu. Szkoda, że zachował się on w tak złym stanie i że jego stan pogarsza się. W Muzeum Przyrodniczym zrodziła się idea przeniesienia tego przekroju właśnie tutaj z tego opuszczonego zakątka wzgórza Kościuszki w miejsce bardziej uczęszczane, mianowicie do Parku Norweskiego w Cieplicach, pobliże muzeum, gdzie pragnęlibyśmy go usytuować, gdzie pragnęlibyśmy go opisać i zaopiekować się nim. Spełniałby on tam swoją rolę o wiele lepiej niż tutaj na tym wzgórzu, ponieważ nawiązywałby on do zbiorów przyrodniczych, jakie mamy w muzeum. Co prawda zbiory geologiczne naszego muzeum są bardzo skromne na razie, ale mamy zamiary je rozszerzać. W zeszłym roku we wrześniu była organizowana giełda minerałów i taką działalność mamy zamiar nadal kontynuować w przyszłym roku. W każdym razie byłby pewien związek między zbiorami przyrodniczymi w muzeum, między charakterem tej placówki a przekrojem geologicznym. Zadbalibyśmy o jego opis. Poza tym miałby on odniesienie do panoramy karkonoszy, jaka się rozpościera z pobliskich wałów, które znajdują się w nieopodal Parku Norweskiego. Stamtąd rozpościera się panorama właściwie całych karkonoszy, a nie tak jak tutaj tylko fragmentów i to widocznych w porze roku, kiedy drzewa pozbawione są liści. Z wałów w Cieplicach widać całe Karkonosze, widać fragmenty Rudaw Janowickich, wzgórz Łomnickich, a nawet Gór Izerskich z Grzbietem Wysokim. Decyzja zależy o przeniesieniu tego przekroju, zależy od radnych i od ewentualnych sponsorów, którzy zechcieliby sfinansować przeniesienie tego przekroju. Jeśli by wśród Państwa znalazł się potencjalny sponsor, ewentualnie potrafiliby Państwo kogoś zainteresować tym, proszę o zgłaszanie się do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Dziękuję bardzo.